i przyszedł czas na coś naprawdę ekstremalnego. Wybrałem się na Kotelniczy Wierch koło Muszyny, gdzie sobie naprawdę nieźle pozjeżdżam. Chociaż pogoda jest kompletnie beznadziejna, pada deszcz i śnieg spływa, to ja specjalnie dla Was postanowiłem znaleźć jakąś zajawkę, którą da się pokazać. I dlatego jestem na tym torze, który ma 3,5 km i jest specjalnie przygotowany do zjazdu na sankach. Ja teraz będę tam wjeżdżał na górę, a potem zjeżdżał na dół. Zobaczcie to sami. Mam sanki w ręku, bardzo lekkie, i mam 3,5-kilometrową trasę, którą będę zjeżdżał najszybciej, jak mi się uda. Chociaż mam nadzieję, że uda mi się jak najlepiej, ale nie jestem pewny. Zatem do boju! Zjazd na saneczkach w taką pogodę to naprawdę niezłe przeżycie. Z niskiej perspektywy prędkość wydaje się dużo większa. A czy słyszeliście kiedyś o skeletonie? Nie? To popatrzcie. Ja chciałem stestować chociaż troszkę, jak to jest jeździć w najszybszej odmianie jazdy na sankach, czyli jeździe po lodzie. I jesteśmy dlatego na lodowisku, bo niestety warunki nie dopisały i tor jest niegotowy, dlatego spróbujemy jeździć po lodzie. Słuchaj, mój ziomko kochany, który jesteś ubrany w opływowe ciuchy. Czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek tutaj w ogóle zaprezentować jazdę na sankach? Oczywiście. Musisz tylko się na tym sprzęcie położyć. Aha. Ja ci wyjaśnię co i jak. A powiedz mi na to, że jaką prędkość osiągacie na takich saneczkach? Od 100 km na godzinę do 130. Leżąc na plecach, widzisz końce band. Aha. I to ci wystarczy, kątem oka patrzysz na bandy i wiesz, że jesteś. Aha, bo jednak ten koniec bandy się zagina prawie tak samo jak dół bandy, czyli nasz tor. Fajnie. Szkoda, że w Polsce nie ma odpowiedniego toru, gdzie można by poszaleć. Ja tymczasem wracam na Kotelniczy Wierch. Słuchajcie, naprawdę jest bardzo szybko, bardzo fajnie, ale sterowanie to jakaś pomyłka. Mówiło się, że jazda na sankach to taki najprostszy sport do jazdy po śniegu, ale nieprawda. Zawodowe wykonanie saneczkarstwa to jest bardzo trudne balansowanie na krawędzi z prędkością. Ja osobiście powiem Wam, wolę jeździć na snowboardzie i dlatego sanki prędz idę po desce. Słuchajcie, naprawdę ten tor to jest 3,5 km czystej adrenaliny. Niesamowita zajawka, nieważne czy zjeżdżacie na sankach, czy zjeżdżacie na snowboardzie. Super, ale w przyszłym tygodniu chcę Wam pokazać coś, co jest naprawdę hardkorowe. Ten tor był fajny, ale w przyszłym tygodniu oglądajcie nas, bo tam będą hardkorowe loty. Do zobaczenia za tydzień, elo!